Jak co roku zebraliśmy się tutaj pod urzędem gminy, niestety mając na uwadze obecnie panujące warunki sanitarne i całą epidemię w dosyć ograniczonym gronie, czyli tylko osoby, które na co dzień ze sobą przebywają, żeby zminimalizować ryzyko. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się rozszerzyć bardziej i osoby, które będą brały w tym udział, jak również osoby, które będą się temu przyglądały i przysłuchiwały. Balladyla Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany 5 lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnych klęski, powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Jak lodu kryształki, już my jutro rano z Alinką na poletku dożniemy ostatka. A ty, moje dziecko, siedź sobie na ścianę. Nie, 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 jutro odpoczywa matka, a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoją główkę siwą i leci na nią by natrętna osa do białych kwiatków, ani go od włosa liściem opędzić, że też nigdy chmurki Bóg nie nadwieje, aby cię zakrywa. O biedna matko. Dobre moje córki, z wami to nawet ubożyzna miła, a kto posieje dla Boga, nie straci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci. Pani dyrektor, dzisiaj przed Urzędem Gminy w Sosnówce narodowe czytanie. Zebrały się osoby, które odtwarzały rolę w jednej ze scenek. Była też publiczność, oczywiście przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wzięliście w tym roku udział w narodowym czytaniu. Jak to wyglądało? Co żeście czytali? Kto brał w tym narodowym czytaniu udział? Jak podzieliliście rolę? I czy osoby chętnie do tego narodowego czytania podeszły? Postanowiliśmy, że mimo tych wymogów sanitarnych, jako takie jedno ognisko epidemiologiczne ewentualnie, tak, odważymy się przeczytać to tradycyjnie w formie takiej plenerowej i żeby osoby z zewnątrz mogły nas odsłuchać na żywo. Czytaliśmy z pierwszej sceny, z pierwszego aktu trzecią scenę, taką dosyć ciekawą, jak słychać było. Nasi pracownicy Urzędu Gminy bardzo chętnie się włączają w takie akcje. Nie było problemu z rozdzieleniem ról. Pan wójt wcielił się w główną rolę Kirkora. Pani Iwonka wcieliła się w rolę Balladyny, pani Monika wcieliła się w rolę Aliny, w rolę Skierki wcielił się pan Michał Baran, jeszcze występowała wdowa, czyli w tę rolę wcieliła się pani Anna Martychowiec. No i sługa gdzieś był w tle, czyli ja. Jaki wybór trudny, starsza jak śniegi, u tej warkocz cudny, niby listkami brzoza przyodziana, ta z alabastrów, a ta zaś różana. Ta ma pod rzęsą węgle, ta fijołki, ta jako złote na zorzy aniołki, a ta zaś jak noc biała nad rankiem, więc jednej mężem, drugiej być kochankiem, więc obie kochać, a jedną zaś lubić, lecz którą kochać, którą tylko lubić. Ach, ja ci nie powiem nie, ale nie śmiem wymówić tak, panie. Może ty zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. A ty, różo biała? Kocham. Obiedwie kochają. Zapewne, że muszą kochać. Toż by to dopiero, gdyby nie kochać rycerza, co szczerą mógłby za żonę wziąć sobie królewnę. Piękny i śmiały. Któraż z was dziewice będzie mniej więcej kochała po ślubie? Jak będzie kochać? Lubić, co ja lubię? Jak nie rozchmurzać gniewu na wałnicę? Na pewno to taka akcja jest bardzo wiążąca w czytaniu naszej klasyki polskiej. Ludzie, świetna promocja. Promocja, tak. Promocja jest wspaniała i wydaje mi się, że mimo tego, co się może w przyszłym roku wydarzyć, na pewno weźmiemy
kolejny raz udział w tej akcji. Chcielibyśmy. Jako bibliotekarka, dyrektor Biblioteki Gminnej, tak. Na pewno obserwowała Pani dotychczasowe narodowe czytania. Tak. Na pewno zna Pani te tytuły i pisarze, autorów, których już żeśmy reprezentowali i prezentowali podczas narodowych czytań. Mhm. Jak, na kogo Pani stawia? Co może być modne właśnie w przyszłym roku? Nie umiem tego przewidzieć, ale chciałabym może jakąś prozę. Brakuje. Tak, brakuje. Jest pełen wachlarz książek, które warto jest polecić, a co para prezydencka wybierze? Na pewno wybierze coś wspaniałego. Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twojego zabierzesz z matką i z siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek? Kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąż tajemną rozkoszą serce napełnia, o miła. Lecz balladyna to samo mówiła, w sercu i w myśli. Wierzaj mi, rycerzu, i balladyna kocha matkę starą. Jużem był wybrał i znów mi w puklerzu dwa serca biją. Byłabym poczwarą niegodną twojej ręki, ale piekła, żebym się matki kochanej wyrzekła. Prócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę. Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze. Coś matce staruszce przyszło do głowy. Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz twojej pokornej służce, to ci poradzi piękny krasnolicu. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po lesie. A która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę. Wyborna rada. O, złota prostoto, ty mi dasz szczęście niczym nieskłócone, dnie rozkoszami przeplatane z cnotą. Tak, moja matko, niech o słońca wschodzie w las idą córki z dzbankami na głowie, a my w lipowym usiądziemy chłodzie. Która powróci pierwsza, ta się zowie hrabini Kirkor. Sądź sam, wielki Boże. Dziękuję Państwu za odczytanie tej sceny trzeciej. Państwu również dziękujemy za wspólne uczestnictwo w naszej inscenizacji Balladyny. No i zapraszamy razem z Panem Wójtem za rok. Na pewno, być może, z przebraniami, z inscenizacją.